pewnym wzruszeniem zawsze wracam myślami do tych czasów, które zapoczątkowały nową epokę w dziejach ludzkości, można tak nawet powiedzieć. Stało się to jakoś tak, że włączone, że okoliczności włączyły mnie bezpośrednio w walki rewolucyjne, a stało się to tak. No, mieszkałem wówczas w Łodzi, pochodzę z Torunia, czyli byłem tak zwanym w czasie wybuchu wojny światowej, byłem tak zwanym obcopoddanym, czyli niemieckim poddanym i naturalnie władze carskie wszystkich nas zagarnęli i wysłali w głąb Rosji, co zresztą dla mnie było przyjemną taką krajoznawczą wycieczką z początku. Byliśmy w Jackiej, byli internowani do Jackiej Gubernii, stamtąd po roku się wyrwałem do Moskwy. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że atmosfera w Moskwie dla Polaków była niesłychanie jednak przychylna i Rosjanie nas przyjęli, nawet tych tak zwanych obcopoddanych, niemieckich poddanych, przyjęli nas z otwartym sercem i czuliśmy się w Moskwie dobrze. W Moskwie pierwsze czasy zeszły mi na tym, że zorganizowałem z jednym z kolegów, zorganizowałem księgarnię polską w Moskwie, która służyła potrzebom kulturalnym w kolonii polskiej, a potem i tak doszliśmy do 17 roku, czyli do rewolucji październikowej. Już nie będę wspominał o rewolucji lutowej, ale październikowa rewolucja porwała mnie, ten entuzjazm tłumów porwał mnie i włączyłem się od razu do akcji, no byłem przy szturmie na hotel Metropolii, potem byłem przy likwidacji ostatniego gniazda oporu białych, które było w Kremlu. No, wstąpiłem wówczas do komunistycznej partii, do Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików i Komitet Moskiewski wysłał mnie do Saratowa, ażeby rozesłał w ogóle towarzyszy, którzy już nie byli w tej liczbie tak potrzebni, może na terenie miast opanowanych całkowicie przez rewolucję, jak Peter, czyli ówczesny Petersburg i Moskwa, i byliśmy bardziej potrzebni w terenie. No w terenie przede wszystkim chodziło o to, żeby przerzucać z tych...